Tam jest misja na zewnątrz, korki. Ale co to?
Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na Duszniki Arena. Ja nazywam się Łukasz Zimnoch, jestem rzecznikiem prasowym grupy Tauron. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby podpisać uroczyście umowę na sponsoring tytułu Areny. Szanowni Państwo, zapraszam dwie osoby do podpisu. Zapraszam panią Magdalenę Kijankę, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i zapraszam pana prezesa Grzegorza Filipczyka. Zanim jednak Państwo podpiszecie, pozwólcie, że przywitam wszystkich szacownych gości. Witamy przede wszystkim pana premiera Mateusza Morawieckiego, witamy ministra Michała Dworczyka, witamy wojewoda dolnośląskiego Jarosława Obrymskiego, marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Grzegorza Macka, wicemarszałka, wiceministra klimatu Ireneusza Zyska, wiceministra rozwoju Wojciecha Murcka, senatora Aleksandra Szweda, posła Marcina Gwoździa. Gościem specjalnym jest ambasador Duszniki Arena Weronika Nowakowska. Czas na podpisy. Zapraszam serdecznie. Panie... Pani dyrektor... Tauron został sponsorem tytularnym Areny Duszniki. Zaangażowanie w tak atrakcyjny sportowo i turystyczny obiekt wzmacnia wizerunek firmy, a co równie istotne, będzie formą promocji produktów i usług oferowanych przez koncern. To drugi obiekt po Tauron Arenie Kraków, któremu patronujemy. Szanowni Państwo, zapraszam teraz prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, ministra Michała Dworczyka, marszałka Cezarego Przybylskiego i wicemarszałka Grzegorza Macko. Panie premierze, zabranie głosu. Panie marszałku, państwo ministrowie, parlamentarzyści, wszyscy drodzy biatloniści i miłośnicy tego sportu. Ja bardzo się cieszę przede wszystkim, że pokazujemy poprzez współpracę rządu i samorządu, jak dużo ona dobrego może przynieść i dla mieszkańców, i dla sportu, i dla zdrowia, bo przecież tutaj wszystko razem w jednym się łączy. Chcę podkreślić to, że nasze dobrze prowadzone, skuteczne negocjacje w Unii Europejskiej związane ze środkami europejskimi to jest część takiego montażu finansowego pod realizację różnego rodzaju projektów, również takich sportowych jak ten. Akurat jak byłem w Brukseli teraz niedawno, to można powiedzieć, że w tym samym czasie wraz ze mną był pan Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Tutaj jest też marszałek, koło mnie pan Cezary Przybylski. Bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na to, żeby w Unii Europejskiej pokazywać taką jakby sprawną, spójną filozofię realizacji różnego rodzaju projektów. Środki rządowe, samorządowe, tutaj właśnie wojewódzkie, gminne, wszelkie inne i oczywiście środki europejskie. To, że jest taka znakomita koordynacja. Dziękuję bardzo panie marszałku, dziękuję panie marszałku, panie ministrze, pan minister Dworczyk jest tutaj bardzo dobrym duchem tego miejsca, tego województwa. Bardzo się cieszę, że kiedy wiem, rozmawiamy o różnych sprawach związanych z województwem, pan minister nie tylko wszystko wie, ale stara się każdą nową inwestycję jak najszybciej tutaj animować, realizować. Ja mam nadzieję, że tutaj dzięki temu torowi biatlonowemu przełamiemy wkrótce dominację francusko-norweską,
w biatlonie. Gratuluję naszej mistrzyni, która tutaj jest z nami. Czekamy na panów mistrzów, bo ja przyznam się szczerze, zainteresowałem się więcej biatlonem, jak pan Tomasz Sikora świętował sukcesy, ale to już chyba było z 10 lat temu. A więc najwyższa pora, żeby nasi chłopcy znowu zwyciężali. Ze swojej strony gratuluję wszystkim, którzy się przyczynili do tego powstania tego toru i cieszę się też z dobrego sponsora, z Tauronu, ponieważ jest zimno, a Tauron to ciepło, dobra energia, więc znakomity wybór. Gratuluję wszystkim i mam nadzieję, że tutaj na tym torze będzie wiele, wiele radości. Dziękuję. Panie premierze, szanowni państwo, ja chciałbym podziękować w imieniu parlamentarzystów z byłego województwa wałbrzyskiego, z tego regionu, samorządowcom za współpracę i wszystkim tym osobom, dzięki którym dzisiaj możemy stać na obiekcie, który jest najnowocześniejszym w Polsce torem biatlonowym. Taka współpraca wydawałaby się oczywista, czasami nie jest oczywistą, a właśnie tutaj w Dusznikach, dzięki panu burmistrzowi Lewandowskiemu, dzięki szeregowi samorządowców i ludzi dobrej woli, udało się taką synergię zbudować. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo, ja chciałbym pogratulować samorządowi Dusznik, ale i również Tauronowi, bo myślę, że ta współpraca na pewno będzie obopólna, ale przede wszystkim chciałbym podziękować panu premierowi, panu ministrowi Dworczykowi za to, co w ostatnim czasie dzieje się, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. To nie tylko Jamrozowa Polana, gdzie w ramach montażu finansowego są środki rządowe, samorządu gminnego, ale również samorządu województwa. Podobna sytuacja jest w największej inwestycji sportowej na terenie Dolnego Śląska, jaką jest Polana Jakuszycka. I tutaj też ta dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem powoduje to, że tą inwestycję możemy realizować. Ale do tego możemy dodać również stadion lekkoatletyczny w Karpaczu, gdzie też te trzy podmioty są zaangażowane. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Natomiast jestem głęboko przekonany, tak jak pan premier, o tym, że te obiekty spowodują to, że coraz więcej Dolnoślązaków będziemy gościć na podium, na pierwszych miejscach w mistrzostwach Europy i świata. Dziękuję. Panie premierze, panie ministrze, panie marszałku, przede wszystkim wielkie podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w powstanie tego obiektu. Oprócz samorządu województwa, wielka dotacja z Ministerstwa Sportu, wielkie podziękowania dla pana ministra sportu, ale wiele podobnych inwestycji nie mogłoby się udać również bez wsparcia zewnętrznego. O takie wsparcie właśnie teraz na poziomie europejskim walczymy. Podobnie jak pan premier, także przedstawiciele samorządu województwa byli 2 dni temu na rozmowach w Brukseli w sprawie nowej perspektywy finansowej, w sprawie między innymi Just Transition Fund, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w ramach którego chcemy, aby jak najwięcej pieniędzy popłynęło na południe Dolnego Śląska. Południe, które jest według wszelkich statystyk w gorszej sytuacji gospodarczej niż północna część województwa. I właśnie też w tym momencie chciałem panu premierowi, władzom państwowym podziękować za dobre decyzje dotyczące budowy dróg ekspresowych właśnie w tej części województwa i zadeklarować, że jako samorząd, jako Urząd Marszałkowski również walczymy o tą część pieniędzy z Brukseli. Dołożymy wszelkich starań, aby jak największa część Just Transition Fund, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafiła do subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja też cieszę się bardzo z tej takiej bardzo dobrej współpracy. Chcę też podkreślić, że tutaj zabiegi parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, pana ministra Ireneusza, pana ministra Michała Dworczyka doprowadziły do tego i wielu innych oczywiście, wszystkich parlamentarzystów, że będziemy też budować drogę S8 na południe. To bardzo ważne tutaj, zwłaszcza dla Kotliny Kłodzkiej. I cały ten ruszt komunikacyjny uwzględnia również potrzeby dróg samorządowych, także w tej części Dolnego Śląska.
Ja jadąc na Dolny Śląsk rozmawiałem również z panem prezydentem, który w szczególności zabiega o to, żeby i inwestycje sportowe, i infrastrukturalne w mniejszych miejscowościach, takich jak Duszniki Zdrój, żeby tutaj one były. Pan prezydent Andrzej Duda w szczególności chce, żeby ten sport był taką nie tylko radością, ale też oznaczał całą tą jakby piramidę szkoleniową od podstaw poprzez sport amatorski, zawodowy, żebyśmy mogli cieszyć się z tych wielkich sukcesów polskich sportowców na całym świecie. Jestem przekonany, że takie sukcesy będziemy odnosić również dzięki takiemu nowoczesnemu torowi biatlonowemu, jak ten tutaj w Dusznikach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, witamy na Tauron Duszniki Arena. To ośrodek narciarstwa biegowego i biatlonu. Ośrodek składa się z centrum treningowego otwartego przez cały rok dla biegaczy, narciarzy, a zimą biatlonistów. Dziękuję za spotkanie.